Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj wtorek, 5.02.2019 rok. Mamy godzina 19.15. Mamy. Szanowni Państwo, kochani moi, chcę powiedzieć, że tak. Przyjechał majora kuzyn. Paweł przyjechał, bo nie mogę wymienić imienia ani nazwiska. Przyjechał razem ze swoim mecenasem też i czeka kuzyn na majora, żeby się spotkać się, żeby potwierdzić tożsamość, czy jest rodzina. I od godziny 9 czekają dzisiaj. I chcę zadać dla obu panów pytanie. Pierwsze pytanie pada do kuzyna majora. Czy to prawda, że... A ty cicho siedzisz. Czy to prawda, że pan czeka, panie Pawle, od godziny 9 na swojego kuzyna majora? To jest prawda. To jest prawda, panie prezydencie. Czy ja kłamię, że pan czeka, czy ja może oszukuję ja? Czekam od 9 na majora. Potwierdź, mecenasie, czy to prawda? To samo pytanie. To szczera prawda. Szanowni Państwo, widzicie, jest głos, nie mogę twarzy pokazywać, bo one sobie zaszczegli, to ja mam prawo zachować RODO ich, twarzy i tak dalej, ale słuchać głos wyraźny, że powiedzieli szczera prawda, że ja nie oszukuję, że dzisiaj siedzą w pokoju, gadamy o różnych sprawach sobie, rozmawiamy sobie i kuzyn majora Paweł, bo nie mogę, jeszcze raz powiem, nie mogę ujawnić jego imienia i nazwiska, bo sobie zaszczek, ma prawo, każdy obywatel i tylko mówię, że major, następne pytanie kuzynie, mam do ciebie. Kuzynie majora. Czy to prawda, że pan jest kuzynem majora? Prawda. I na co pan czekasz? Potwierdzenie. Na jakie potwierdzenie? Ustne. Że to jest prawda, tak? To prawda, mecenasie, że kuzyn majora czeka na potwierdzenie ustne? Szczera prawda. Słyszycie, szanowni państwo, zadawałem pytanie dla obu panów, dla pana Pawła i dla mecenasa i słyszeliście sam głos ich, nie mój głos, tylko ich głos wyraźny, mecenas powiedział szczera prawda i potwierdził sam kuzyn majora, że też szczera prawda i jeszcze siedzą, czekają, a już jest po 19.20 i następne pytanie, kuzynie, czy chciałem zadać tobie, kurczę, ale wybiło ci mnie z głowy, przepraszam bardzo. Ile czasu już czekasz u mnie, godzin? 9-10 godzin. I chcesz się z nim jednak spotkać, się, tak? No, chyba nie dam rady, bo dalsza podróż czeka. Słyszeliście same, że czeka, ale kuzyn majora już dalej czekać już nie będzie, bo dalsza ma podróż do miejscowości swojej, X nazwę, też nie mogę, razem z swoim mecenasem. Czy to prawda, pan razem czeka, panie mecenasie, z kuzynem majora i że kuzyn majora chciał się spotkać z majorem? Szczera prawda. Słyszeliście same? Kuzyna głos i mecenasa głos, też z tej samej miejscowości X, bo kuzyn majora wziął mecenasa, razem przyjechali i ugościłem ich wszystko w domu, siedzą, rozmawiamy kulturalnie i tak dalej i kuzyn przywiózł paczkę, mamy się podzielić paczką na pół i co jeszcze powiem, jest w środku list, dwa listy, jeden mam przeczytać na kamerze, a później drugi list, mam zamknąć kamerę i odczytać dla majora bez kamery, bez niczego, bez podania telefonu, bez niczego, ażeby major tylko do swojej wiadomości wiedział i tak dalej, żeby nie
nikt nie wiedział ani imienia, ani nikogo w tym, tego listu i tak dalej, co napisał, jest napisane ręcznie do majora, bo jest i komputerowo napisane i ręcznie. I szanowni państwo, kochani moi, chcę powiedzieć, że do majora, majorze, tak się nie robi się, że kuzyn czeka, przyjeżdża kuzyn z dalekich jej podróży, przyjeżdża i czeka na ciebie, chce z tobą się spotkać, a ty poszedł sobie na balangi, to masz mój telefon, masz mój numer telefonu, to jak jesteś człowiekiem, to wiesz co, wziąłby telefon do ręki swój i zadzwoniłby do mnie, że Krzysiu, ja jestem tu i tu i chcę się spotkać się i wiesz, wiadomo na co poszłeś, nie będę mówić na co już poszłeś, bo już mnie to z garmem wychodzi, ale każdy wie i nawet kuzyn też czekał i pytał się, kiedy ty zjawisz się, kiedy ty przyjdziesz, żeby z tobą porozmawiać, żeby tobie powiedzieć o co chodzi i tak dalej, bo głośno na kamerze nie może mówić, ale na cztery oczy chcę z tobą porozmawiać i mecenas chce z tobą porozmawiać w twojej sprawie rodzinnej, majorze, i bo to jest bardzo ważna sprawa dla twojego kuzyna, kuzynie majora. Czy to dla ciebie ważna bardzo sprawa? Bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. O, słyszeliście sam głos kuzyna, sam potwierdził, że bardzo ważna dla jego sprawa i teraz ja, no czekamy na razie jeszcze dalej, ale gdzieś tak koło może 20, 21 już muszę opuścić moje, nasze mieszkanie, mojej majora, i bo ma, wiadomo, jeszcze musi pojechać bilet kupić i tak dalej i dojechać do pociągu do Białegostoku i siąść do pociągu, jak się mówi, byle jakiego, nie dbasz o bilet, nie dbasz o bagaż, zyskałem z pewnego kamyk zielony, to jest piosenka Rodowicz, Marylki, ale tu trzeba odwrócić inaczej, że trzeba dbać o bagaż, trzeba dbać o bilet, trzeba dbać o pieniążki, trzeba dbać o wszystko, no i musi dotrzeć do swojej miejscowości X, jak dalej mówię, że musi dotrzeć, musi być w domu, musi być u mamy, u taty, choć człowiek jest dorosły, ale musi się stawić się, musi mama, tata zobaczyć, że jest żywy, tak samo i mecenas też jest dorosły, ale też musi zajechać do swojego domku, że musi pokazać się też dla swojej mamy, taty, brata, siostry, że jest żywy i tak dalej, że przyjechał żywy z Białegostoku, żeby się nie martwili się i tak dalej. No, majorze, co ja mam tobie dalej powiedzieć? Przykro dla mnie i dla twojego kuzyna, bo dla mecenasa to mecenas, dla kuzyna jest obcy ten człowiek nawet, tylko że z tej miejscowości X wziął mecenasa sobie do zatwierdzenia jakichś może pism czy dokumentów, żeby ty, majorze, podpisał się i tak dalej przy mecenasu. To mnie nie obchodzi, co ty będziesz podpisywać. To będziesz rozmawiać, musisz rozmawiać ze swoim kuzynem. Ze swoim kuzynem, który od ciebie chce, żeby z tobą porozmawiać. To nie jest kłamstwo, nie jest oszustwo, tylko to jest prawda. Jeszcze raz na zakończenie pytam obu panów, czy ja kłamię to, co ja mu powiedziałem? Z ust pana Kolonowicza płynie czysta prawda. Szczera prawda. Słyszeliście jeszcze raz i kuzyn majorze powiedział i mecenas powiedział, że szczera prawda, ja nic nie kłamię. I majorze, nie rób tak, bo przyjeżdżają do ciebie z rodziny, twojej rodziny, nie moje rodziny, to dla mnie ani kuzyn, ani brat, ani nic, tylko to twoja
twojej rodziny od strony taty twojego, świętej pamięci. To już ci podsunąłem troszeczkę na kamerze, żeby ty wiedział, o co chodzi. I przeczytasz, czy ja przeczytam, ale nawet twój kuzyn upoważnił mnie do odczytania dwóch twoich listów, jeden na kamerze, drugi nie, i ci odczytam te listy, ja, i masz, prosi ciebie twój kuzyn, ażeby z miejscowości X, ażeby jak najprędzej się skontaktował się z nim i żeby te, co powie tobie przez telefon, to żeby ty spełnił warunki swego kuzyna. No ja powiem tak, jak chcesz, możesz spełnić, możesz nie, bo to twoja wola, majorze, ale ten kuzyn ciebie prosi bardzo, bo jeżeli spełni się jedna rzecz, to będziesz miał rodzeństwo nawet w innej miejscowości. O, i będziesz miał pieniążki, będziesz miał wszystko. Nawet ja ci powiem, że mogą tobie we wszystkim pomóc. Zęby i w zębach wszystko, bo kuzyn ma adwokata dobrego, mecenasa, siedzi tu nawet na wersalce w naszym domu razem z twoim kuzynem. No co więcej mogę powiedzieć, bardzo to przykro dla mnie, bardzo przykro dla twojego kuzyna, że ciebie nie ma, że nie może z tobą porozmawiać, i bardzo przykro dla adwokata też, co kuzyn wziął, że tyle czasu jechali drogi, czas stracili, to nie moja wina. Od razu mówię, to wina jest twoja, majorze, i na razie tyle. I życzę wam wszystkim zdrowia, szczęścia dla ludzi, pomysłowości, radości, no i wesołej, szczęśliwej nocy życzę, przespanej, żeby zdrowo wstaliście, obudziliście, żeby wyspaliście z poniedziałku na, nie, we wtorku na środę, przepraszam bardzo, bo dziś wtorek mamy, i żeby znowu poszliście do pracy, pracowaliście szczęśliwie. Bożego błogosławieństwa życzę. Szczęść Boże mam. Dobrze powiedziałem. Nie, nie, nie.